Koło łowieckie numer 40 Szarak oraz koło łowieckie numer 45 Ponowa świetnie wpasowały się w doroczne uroczystości dożynkowe powiatu chrubieszowskiego, w tym roku obchodzone w historycznej miejscowości Chorodło. Niektórzy twierdzą, że duch bratania, jaki kiedyś zaowocował Unią Chorodelską, aktualnie daje dobrą energię rolnikom i myśliwym powiatu chrubieszowskiego, co wyraża się dobrą współpracą. Uczestnicząc z kamerą w tych uroczystościach i obserwując gesty autentycznej symbiozy rolników i myśliwych, uświadomiłem sobie, jak wiele racji miałem, sugerując w rozmowach z łowczymi okręgowymi zmianę formuły tzw. dni kultury łowieckiej, coraz częściej świecącej pustkami i skupiającej środowisko samych myśliwych na formułę bardziej otwartą, gdzie myśliwi zrobią coś nie dla siebie samych, ale dla społeczności, od której w znacznej części zależą. Koła łowieckie Szarak i Ponowa przyjęły dobrą i skuteczną formułę działań integracyjnych i skutecznie kształtują dobry wizerunek łowiectwa w społeczeństwie, bowiem nic nie zagwarantuje takiej skuteczności jak kontakt bezpośredni. Gulasz po myśliwsku, z dzika i z sarny, z groszkiem, z kukurydzą. Kto gotował? Ja, Urszula Małyska. Zawsze pani tak, zawsze. Zazwyczaj. A koledzy pomogli? Oczywiście, tu kolega obok flaczki przygotował. Więcej na lewej. Oczywiście. Tak, to jest ten gulasz od sąsiadów. Degustował już pan? Właśnie będę teraz próbował na pana oczach tutaj. Komisyjnie, oku kamery. Bardzo wyśmienity. Tak? Tak. Bardzo, a pani dziczyzna. Bardzo dobry. Nie, to ta jest... Jeszcze nie jedliśmy, ale ten gulasz jest rewelacyjny. Myśliwi są związani z rolnictwem, z ziemią, bo ich owoce, tak bym powiedział, jak jest zwierzyna, no wyrastają wszystko z ziemi. I cieszę się, że razem z nami tu świętują, święto plonów i również to jest święto plonów, święto życia, święto zwierząt. I dlatego tu myśliwi są. Panie starosto, korzystam z pierwszej chyba okazji, żeby złożyć wielkie podziękowania za współpracę, a przede wszystkim za uratowanie istnienia 70-letniego koła tej ziemi. To jest pierwsze rdzenne koło. Były zakusy nie tak dawno, kilka miesięcy temu, żeby pozbawić nas terenów do polowania. Jesteśmy najstarszym kołem w tym terenie. Wszystkie koła sąsiednie wywodziły się z naszego terenu. I tu chylę czoła jako 30-kilkuletni myśliwy. Dla pana starosty wielkie podziękowania, dla pana kierownika również, bo gdyby nie wasza przychylność, gdyby nie nasza współpraca, prawdopodobnie koło 45 Ponowa już by nie istniało. Wielkie dzięki, wielki szacun, dasz bur. Pracuję 9 lat, współpracuję z kołem łowieckim Ponowa. Nie było żadnych zastrzeżeń odnośnie rolników, odnośnie strat powodowanych przez zwierzynę dziką, szczególnie dzika, także tutaj nienacki między rolnikami idziemy wspólnie, rozmawiamy, ale nie było skarg takich, żeby koło łowieckie miałoby problem. Dobrze się współpracuje jako w imieniu starosty też. Starostwo i ja jako naczelnik, który nadzoruje koło łowieckie w imieniu starosty, dobrze mi się współpracuje z kołem Ponowa. Panie starosto, do namiotu koła łowieckiego tu w tle za nami stoi bardzo długa kolejka do degustacji dzika i zupy golażowej. Czy pan także
degustował? Degustowałem. Degustowałem i jak, muszę powiedzieć, że smaczne, bo to jest... No właśnie, chciałem zapytać, jak pan ocenia umiejętności kulinarne? Jak oceniam 70-letnich kucharzy, no to może być dobrze. No. 70 lat to końskie. Ja myślę, że po prostu tradycja z jednym drugim przekazywany, jak to sporządzić to wszystko, to jest wszystko ważne. I cieszę się z tego, że to, co powiedział pan prezes, że 70-letnie koło, które istniało od 80 lat, zostało uratowane i jest na swoim miejscu i przede wszystkim tam należą miejscowi rolnicy i mnie to najbardziej cieszy. Pozwolę sobie nadmienić, że również jestem rolnikiem od 30 kilku lat w gminie Chrubieszów, w starostwie powiatowym Chrubieszów. Współpracujemy ponadto jeszcze z parafiami, ze szkołami lokalnymi tutaj z naszych terenów. Posiadamy obwody na trzech gminach, gmina Werbkowice, gmina Trzeszczany i gmina Chrubieszów. Wszystkie w starostwie powiatowym Chrubieszów. I ta współpraca odkłada się od wielu lat. Super, nie było nigdy jakichś zastrzeżeń, nie było zastrzeżeń formalnych, czyli co do gospodarki łowieckiej, co do gospodarki finansowej kół. Posiadamy bardzo ładny majątek, bardzo ładny domek, na który jest zawsze otwarty dla gości, dla mieszkańców, dla również władz okręgowych tutaj naszego terenu. Zapraszamy serdecznie, jesteśmy gotowi na dalszej współpracy. To są nasi sąsiedzi, nasi sołtysi, nasi rolnicy, z którymi współpracujemy. Do uratowania koła złożyło podpis również kilkanaście sołtysów, na których pracujemy. I dobrowolnie straże pożarne, szkoły i sołectwa zbierały podpisy na to, żeby uratować to koło. Za co serdecznie jeszcze raz dziękuję, chylę czoła. Od kości najlepsze, tak? Od kości najlepsze. Tak jest. Super. Oczywista brawa. Dziękuję bardzo. Na imprezie dożynkowej spotykam łowczego koła łowieckiego numer 40 Szarak w Strzyżowie. Jest to drugie z lokalnych kół, które wystawia się tutaj z namiotem i proponujecie uczestnikom imprezy? No, pieczony dzik i bigos. Czy bigos taki myśliwski? Oczywiście. To znaczy? Z darów strzyżowskich kul. No tak, my jako koło numer 40 Szarak w Strzyżowie, członkowie, większe grono myśliwych z tego koła są rolnikami, także nawet choćby z tego względu bierzemy udział w tej imprezie. No ale jako myśliwy musimy się integrować ze społeczeństwem, z rolnikami, bo przecież no, polujemy na polach należących do rolników i jakaś ta kooperacja i współpraca między nami musi być. A jak układa się współpraca z rolnikami? Są problemy z wypłatą odszkodowań? W naszym kole nie mamy takiej. Współpraca z rolnikami układa nam się dość dobrze. My jako myśliwi staramy się chronić uprawy rolnicze, bo jak wspomniałem, jesteśmy również rolnikami i musimy docenić tą ciężką pracę rolnika. Staramy się chronić w miarę naszych możliwości. Z wypłatą odszkodowań nie mieliśmy nigdy żadnych problemów. Jeżeli są takie, wypłacamy zawsze na bieżąco. Także... Czy można rozumieć, że ten pieczony dzik to jest taki jak gdyby skłon w stronę rolników, podziękowanie za współpracę? Również, pewnie, że tego. No, chcemy, żeby rolnicy, jak i wszyscy, postrzegali myśliwego troszkę z tej takiej strony innej, lepszej. Nie tylko, że myśliwy bierze karabin na plecy, idzie w łowisko i strzela do tych biednych zwierzątek, jak to co niektórzy pseudoekolodzy mówią, ale łowiectwo to jest sposób życia, to nie jest tylko samo polowanie. Czy pani prezes osobiście piekła tego dzika? Tak, wraz z małżonkiem piekliśmy dzisiaj od godziny 5 rano. W jaki sposób był on pieczony? Zbudowaliśmy piec sobie. Właśnie z przeznaczeniem na pieczenie dzików w całości.
na różne imprezy myśliwskie i nie tylko. I taki opalany drewnem? Czy... Tak, 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 opalany drewnem. Widząc po zainteresowaniu, myślę, że jest smaczny. Ostatnio na Dniach Kultury Myśliwskiej w Zamościu zajęła pani jakieś zaszczytne miejsca, jeśli chodzi o dziczyznę. Możemy wiedzieć, co to było? Wraz z mężem uczestniczyliśmy w tym konkursie i mąż zdobył pierwsze i drugie miejsce, a ja dwa trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zdobył pasztet z dzika, trzecie miejsce na pewno były flaczki z jelenia po zamojsku, szynka pieczona, a drugie miejsce żeberka po hetmańsku z dzika. A jak układa się współpraca z rolnikami, których dzisiaj częstujecie tym dzikiem? Myślę, że dobrze układa się współpraca. Staramy się z rolnikami żyć dobrze, z tego względu, że dzika zwierzyna wyrządza jednak szkody, mimo że tego dzika jest o wiele mniej niż w latach ubiegłych, ale staramy się po prostu pilnować upraw, bo wyrządza wiele szkód i rolnicy są stratni. Z tego względu właśnie na takie okazje jak dożynki staramy się tym rolnikom chociaż takim poczęstunkiem sprawić przyjemność z tego, co im zniszczyła. Czy pani już jadła kiedyś dziczyznę? Nie. To jest pani pierwszy raz? Tak, pierwszy. Czy jadł pan już kiedyś pieczonego dzika? Nie, pierwszy raz. Pierwszy raz. Pyszne.